Czym jest Tabata? Tabata, czyli z założenia taki prosta metoda treningowa, która można powiedzieć wydaje się prosta, bezproblemowa, która w rzeczywistości raczej taka nie jest. Na początku na czym to polega? Oczywiście wszystko trwa 4 minuty i składa się na 8 rund. 20 sekund pracy, wysiłku, wykonywania jakiegoś ćwiczenia i potem następuje 10 sekund przerwy. I kolejna runda, i tak 8 razy. Wszystko zamyka się w 4 minutach. Ten okres wysiłku to na przykład jakieś ćwiczenie. Najlepiej, żeby było to ćwiczenie angażujące jak najwięcej mięśni w naszym ciele. Żeby to nie było coś prostego, żeby to ćwiczenie nie na przykład polegało na ćwiczeniu na bicepsa, tylko żeby było to coś bardziej wielostawowego, na przykład przysiady, żabki, kangurki, przysiad z wyciskaniem sztangi nad głowę. Coś, żeby angażowało jak najwięcej mięśni w naszym ciele, żeby było intensywne i coś, co oczywiście jesteśmy w stanie wykonywać w sposób techniczny przez cały okres trwania Tabaty. Także przez te 20 sekund robimy na przykład te przysiady z wyskokiem, od razu 10 sekund przerwy i powtórka. Wydaje się to proste, ale jeśli chodzi o kondycję, jeśli chodzi o wydolność, to jest naprawdę coś bardzo, bardzo wymagającego. I tu coś bardzo ważnego, co powinno być na samym początku, rozgrzewka. Solidna, porządna rozgrzewka, która powinna naprawdę trwać o wiele dłużej niż sama Tabata. Robimy przysiady, czy też robimy jakiekolwiek ćwiczenie, rozgrzewamy całe swoje ciało, żeby móc w sposób skuteczny wykonać Tabatę i nie zrobić sobie po prostu krzywdy. Żeby te 20 sekund w każdej rundzie było wykorzystane w sposób maksymalny, bez obawiania się, że coś nam strzeli w plecach, czy bark mnie boli. Rozgrzewka, rozgrzewka, jeszcze raz rozgrzewka. Mamy zrobioną rozgrzewkę, odetchnąć, robimy Tabatę. Na YouTubie nie tylko jest milion przeróżnych materiałów, które właśnie nam odliczy te 20 sekund, 10 sekund przerwy, 20, 10, 20, 10, 20, 10 i naprawdę jeśli dobierzemy odpowiednie ćwiczenie i na przykład obciążenie, to będziemy się modlić, żeby już była 8 runda. Ale po co stosować Tabatę? Choć wydaje się, że te 4 minuty to mało, no jeśli ktoś te 4 minuty naprawdę wydaje mu się, że to mało, to albo naprawdę ma kondycję i wydolność na dużym poziomie, albo po prostu źle wykonywał, niezbyt intensywnie, czy też robił to zbyt małym obciążeniem. Ale te 4 minuty genialnie wpływa na nasz metabolizm. Poprawia wydolność i tlenową, i beztlenową. Oczywiście odbija się to na naszym poziomie tkanki tłuszczowej oraz na naszej kondycji. Nie jest to coś cudownego, co pozwoli nam spalić 8 kg tkanki tłuszczowej w miesiąc, no bo po to, to trzeba by iść chyba do chirurga, ale naprawdę fajnie wpłynie na ten nasz metabolizm i właśnie na naszą kondycję, na tą wydolność. Takie szybkie, intensywne działanie. Spróbujmy sobie zrobić 10 żabek w czasie tych 20 sekund i robić to przez 4 minuty, no to zrozumiemy. Czy warto? Oczywiście. Jest to coś bardzo fajnego, wcale nie zajmującego dosyć dużo czasu, a dające nam bardzo wiele. Tylko tu musimy też pamiętać, że raczej nie robimy tego codziennie. 2-3, maksymalnie 4 razy w tygodniu. To jest wystarczająca ilość tej Tabaty. Nie musimy się zajechać, nie możemy się zajechać, bo może efekt krótkotrwały osiągniemy, no ale to, do czego dążymy, zostanie zaprzepaszczone. Więc 2-3, góra 4 razy w tygodniu, po te 4 minuty i pamiętajmy, Tabaty nie robimy ani po siłowni, ani po bieganiu, ani po jakimś wysiłku. Mamy być pełni sił. Jeśli jesteśmy, kolega mój zawsze powtarza, że jeśli jesteś w stanie zrobić Tabatę, na przykład po godzinnym pobycie na siłowni, to albo na tej siłowni się, trzeba zamienić słowo, albo tam mało robiłeś, albo ta Tabata nie była taka jak trzeba. Ponieważ po Tabacie jest człowiek naprawdę wykończony. A po siłowni raczej nie powinniśmy mieć siły na Tabatę, a jeśli nawet mamy siłę, to zbyt blisko tu do kontuzji, do zrobienia sobie krzywdy. Więc na spokojnie, kiedy mamy czas, rozgrzewka, dobieramy odpowiednie ćwiczenie, odpalamy na YouTubie odpowiedni film, filmik czy też jakąś muzyczkę, bo naprawdę tego jest masa i próbujemy tych 8 rund 30-sekundowych, jedna po drugiej, niby tylko 4 minuty, ale naprawdę warto. No i tyle.
Na dzisiaj dziękuję. Zapraszam na inne materiały. Zapraszam na moje inne kanały. Linki w opisie. Może z biegiem czasu pojawi się więcej takich materiałów o różnych metodach, można powiedzieć, treningowych. A na dzisiaj dziękuję i zapraszam ponownie.